Idealne zdjęcie sportowe jest wtedy, gdy możemy pokazać sport w sposób, jaki widz nie zobaczy go w telewizji. Przy obecnej technice, gdy mamy kilkanaście kamer, mamy spidercama, steadicamy, slow motion i inne triki filmowe, które możemy zastosować w transmisji, widz doskonale wie, co się wydarzyło w danej minucie meczu i właśnie tutaj rolą fotografa sportowego jest pokazać ten sport w sposób inny, ciekawy, żeby znaleźć jakieś smaczki z danej dyscypliny sportowej, żeby przez użycie na przykład dłuższych czasów, gry ze światłem, pokazać coś, czego normalny widz nie zobaczy w telewizji. Będziemy dzisiaj fotografować różnymi aparatami, między innymi Nikonem Z9, który jest nowością Nikona. Uczę się go. Jednak bardzo mnie w wielu sytuacjach zadziwia, oczywiście pozytywnie. Przykładowo, gdy jesteś na tenisie i nie chcesz przeszkadzać zawodnikom, możesz spokojnie wyłączyć dźwięki, migawki i fotografować bez dźwięku, co też się na przykład przyda w teatrze. Kolejnym z fajnych i ciekawych funkcji jest odchylany ekran. Dzięki temu bez problemu jestem w stanie fotografować zawodników troszkę z góry, albo wręcz odwrotnie, z żabiej perspektywy. Did you tape your hands? Yes. Yes, now? Okay? Yes, okay. Moja przygoda fotografią sportową zaczęła się w zasadzie tutaj, w moim rodzinnym mieście w Tarnowie, na żużlu, czyli takim sporcie, który w Tarnowie jest bardzo lubiany. Od tych pierwszych zawodów zauważyłem, że dla mnie jest to coś ciekawego. Jest to coś, co sprawia mi radość, a myślę, że o to chodzi w fotografii, żeby sprawiała ona przede wszystkim radość. Fotografowałem dla lokalnych portali gazet, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że pokażę swoje w portfolio dalej. Pokazałem jednej z agencji, z którą dzisiaj współpracuję, do dzisiaj notabene. Szef właśnie agencji zaprosił mnie do współpracy. I dzięki temu mogłem być w kilku ciekawych miejscach na świecie i fotografować zdobycie właśnie między innymi złotego medalu, być na finale Ligi Mistrzów, czy fotografować smutek Kuby Błaszczykowskiego podczas niestrzelonego rzutu karnego. Trzeba pewne ujęcia też jakby sobie wcześniej zaplanować. Bardzo często mam tak, że czasami się coś przyśni, czasami coś mi się tak jakby bzdura w głowie i stwierdzam, że tak, chcę zrobić dane zdjęcie. Dlatego też stosuję często zdalne aparaty w swojej pracy. Montuję je, czy to tak jak tutaj mamy możliwość zamontowania aparatu na podestach technicznych, czy za piłkarską bramką, czy również ostatnio na przykład w piłkarskiej bramce. Przez to te zdjęcia wyglądają zupełnie inaczej niż standardowe zdjęcia, jakie widzimy z danego spotkania, gdzie fotograf przychodzi, siada w jednym miejscu i stara się pokazać ten mecz właśnie z tego jednego punktu. I teraz potrzebujemy pomocy kogoś, kto umożliwiłby nam ustawić ostrość. Poczekaj jeszcze chwilkę. To cię będzie droga kosztowa. Czekaj. Słyszałem wiele różnych opinii na temat fotografowania zdalnego, że to nie fotograf tak naprawdę wyzwala te zdjęcia, tylko jest to łut szczęścia. Ale ja zawsze powtarzam, że dla mnie samo wybranie rogu boiska, w którym sobie na przykład usiądziemy, to też jest łut szczęścia. To nie jest tak, że wiemy doskonale, że przy ławce naszej drużyny reprezentacji Polski, jeżeli usiądziemy, to że zrobimy dobre zdjęcia. Czasami te dobre zdjęcia są w najbardziej odległym rogu stadionu, gdzie żadnemu z fotografów nie chce się tam przechodzić, bo wiadomo, że jest to duża odległość, no i też troszeczkę sprzętu ze sobą mamy. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdy robił, jak ja to mówię, swoje. Jeżeli ktoś lubi się w fotografowaniu zdalnym i sprawia mu to ogromną przyjemność, to o to też myślę, że chodzi w fotografowaniu, bo dla mnie najważniejsza jest własna przyjemność i przyjemność fotografowania i to ma sprawiać radość mnie. Dzięki temu, że ja będę miał radość z tych zdjęć, które wykonałem, będę mógł tą radość też pokazać widzowi, który zobaczy te zdjęcia. Jeżeli na jego oczach zobaczymy też radość,
to myślę, że ja jako fotograf mogę czuć się spełniony, że udało mi się pokazać ten dany sport w ten sposób, jaki właśnie ten widz chciałby to zobaczyć. Przede wszystkim jest to ciężka praca. To jest codzienna praca. To nie jest tak, że mecz zaczyna się o godzinie 20 i praca, którą ja wykonam, zaczyna się o 20. Często jest tak, że zdalny aparat montuje dzień, dwa dni wcześniej na danym obiekcie sportowym, a w dniu meczu jestem 5 godzin przed spotkaniem po to, żeby się do tego spotkania przygotować. Trzeba przeczytać wcześniej kilka artykułów na temat danego spotkania. Trzeba wiedzieć, kto jest trenerem na przykład drużyny przyjezdnej. Trzeba zobaczyć, jacy piłkarze w danej drużynie będą występować w czasie danego meczu. Bo jak ludzie, to też i piłkarze mają swoje nawyki. Przykładowo, że dany piłkarz czy dany sportowiec po strzelonej bramce wykonuje charakterystyczną cieszynkę, jak my to nazywamy, czy właśnie biegnie w lewo bądź w prawo. Monopod bardzo często się przydaje w fotografowaniu sportu. Dzięki temu możemy mieć wolne ręce, możemy oprzeć jeden z aparatów właśnie na naszym ramieniu i wziąć do ręki drugi aparat, co bardzo często się przydaje w sytuacji, gdy dany piłkarz na przykład trafi bramkę. Moment jakby do zdobycia bramki, do całej tej sekwencji radości i to jest jakieś 3-4 sekundy, więc no niestety nie da się moim zdaniem zmienić w tym czasie szybko obiektywu, tylko trzeba mieć kilka aparatów, więc jeżeli mamy monopod, to możemy dany monopod i aparat chwycić nogami, czy właśnie położyć na naszym ramieniu, wziąć do ręki drugi aparat i na przykład zrobić szerszy plan momentu, gdy piłkarz podbiegnie pod naszą bandę i będzie się cieszył po zdobyciu decydującego gola na Mistrzostwach Europy czy świata. Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. To jest takie powiedzenie, które zarówno sportowcy sobie powtarzają, ale myślę, że my też możemy sobie to powiedzenie powtarzać, bo podstawą jest to, żeby w każdym meczu dać z siebie 200% normy albo i 300. Ja się pod tym podpisuję i chciałbym, żeby moje zdjęcia były przez oglądających ludzi doceniane w pozytywnym słowie, a nie negatywnym. Więc dlatego odpowiednie przygotowanie do meczu, duża ilość sprzętu, który ze sobą zabieram, wcześniejsze planowanie kadrów, które wykonam, bądź momentów, które chciałbym sfotografować, dają mi to, że wiem, że dałem z siebie wszystko. A że czasem nie do końca jestem zadowolony z tych zdjęć, no to często jest też wina może też samych sportowców, czy też wina właśnie szczęścia, że no jednak nie miałem go na tyle, żeby te zdjęcia były bardzo dobre, są tylko dobre.